Beata Kozidrak, 61 litrów, ma za sobą trudny rok. We wrześniu została przyłapana na jeździe samochodem pod wpływem alkoholu. Sprawa stała się na tyle głośna w mediach, że piosenkarka postanowiła usunąć się w cień. Jej interesy prezentował prawnik, który za nią wypowiadał się w mediach. Moja klientka wydała stosowne oświadczenie w tej sprawie. Nie uchyla się od odpowiedzialności, dlatego wyraża zgodę na publikację wizerunku oraz swojego nazwiska. Teraz czekamy na decyzję prokuratury w zakresie proponowanej kary. W tym przypadku wykluczam zastosowanie kary pozbawienia wolności, bo w zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Beata Kozidrak na chwilę tylko postanowiła przerwać milczenie. Pojawiła się na Sylwestrze Szczęścia Polsatu w Chorzowie. Widać było, że brakuje jej kontaktu z publicznością. Nawet nie wiecie, jak się cieszę, że możemy się z wami spotkać. Było mi to bardzo potrzebne. Możemy pożegnać stary rok i nowy powitać z przytupem. Po Sylwestrze Beata Kozidrak znowu zamilkła. Wiemy, że rzuciła się w wir pracy. Ukryła się w studiu Black Kiss Records. To tutaj powstały największe hity Sana czy Darii Zawiałów. Wokalistka Bajmu przygotowuje w tym miejscu niespodziankę dla swoich fanów. To będzie nowa płyta. Beata Kozidrak nie poinformowała oficjalnie o swoich zamiarach, jednak post ze studia nagraniowego nie pozostawia wątpliwości. Pod zdjęciem pojawiły się głosy stęsknionych fanów. Nie mogą doczekać się nowej płyty. Trzymają kciuki za artystkę i odliczają sekundy do jej kolejnego sukcesu.